Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Samochody Nowe. Dzisiaj przetestujemy sobie Opla Corsę obecnej generacji, czyli o znaczeniu F. Jest to szósta generacja, która zadebiutowała w 2019 roku, w maju dokładnie. Jest to pierwszy samochód przy współpracy z PSA, takiej współpracy w sensie, że PSA przejęło tak jakby Opla. Jest to bliźniacza konstrukcja właśnie do Peugeota 208, aczkolwiek jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, w środku jest to całkiem inny samochód. Mam nadzieję, że 208 też Wam kiedyś pokażę. Ten samochód, tak jak powiedziałem, zadebiutował w 2019 roku, więc jest dosyć świeżynką. Może przejdziemy do silników i opowiem Wam troszkę o silnikach. Zbyt długa opowieść to nie będzie. Widać, że nowiutkie autko, wszystko jeszcze takie czyściutkie. A więc tak, jakie mamy jednostki dostępne w tych Corsach? Jest tutaj jednostka 1.2 wolnossąca, trzycylindrowa, która ma 75 koni. Jest to podstawowa właśnie jednostka w tym samochodzie i ona startuje od około 56 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, 55-700, coś takiego. Więc to jest dosyć atrakcyjna oferta, jeżeli porównamy to do Yariski, którą ostatnio testowałem dla Was, również z Panka. Następną jednostką też jest 1.2, tylko że już uturbiony o moc 100 koni i właśnie taki egzemplarz, taki silnik znajduje się w tym egzemplarzu. I on może być sprzęgnięty ze skrzynią 6-biegową manualną lub 8-biegowym automatem. W tym wypadku mamy 8-biegowy automat. Jeżeli chodzi o silnik ten podstawowy, nie dodałem, że tam już mamy skrzynię tylko i wyłącznie manualną 5-biegową. Na szczycie gamy jednostek jest silnik też 1.2 turbo, ale o mocy 130 koni i też może być jako 6-biegowy manual lub 8-biegowy automat. Jeżeli potrzebujecie diesla, to akurat Opel Corsa Wam go zaoferuje. Mamy tutaj silnik 1.5 o mocy 102 koni mechanicznych. Ale jest jeszcze wersja elektryczna tego samochodu, która się nazywa Opel Corsa E i ona startuje od około 125 tysięcy złotych. Chyba ten sam silnik miałem w Citroenie C3 Aircross, jak Wam testowałem, więc jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie Was zapraszam. Żeby nie przedłużać tego testu, ja Was zaproszę do środka, ułożę się, tak jakby ustawię sobie pozycję pod siebie, a następnie pokażę Wam, jak wygląda wnętrze tego auta i przejdziemy do tyłu. Kluczyk standardowo bym Wam pokazał, jak zawsze w tym miejscu, jednak jest to samochód z Panka, jak widzicie, i mamy tutaj kluczyk zastępczy, nie jest to kluczyk, który dostaniecie w salonie, więc nie będziemy go oceniać, no bo widzicie, że nawet nie mamy tutaj przycisków do odblokowywania centralnego zamka, więc jest to kluczyk zastępczy. O, drzwi się otwierają bardzo szeroko, to fajnie. Regulacja jest w miarę, myślę, ok, jeżeli chodzi o kolumnę kierowniczą, więc tutaj nie ma co narzekać. Tutaj możemy wyregulować sobie na wysokość fotel. Odcinek lędźwiowy nie mamy i co jest bardzo problematyczne dla mnie przynajmniej, zobaczcie, mam tutaj taki smart opaskę Mi Banda i jeżeli ja wkładam tu rękę, żeby sobie oparcie pochylić, to zobaczcie, ja tutaj w ogóle nie mam miejsca, a co dopiero gdybym miał większy zegarek i ja już rysuję sobie tutaj tym zegarkiem, bo w ten sposób się reguluje oparcie fotela. Jest to bardzo niewygodne i no nie podoba mi się to akurat. W złym miejscu to jest naprawdę umiejscowione. Rozumiem, gdyby to był odcinek lędźwiowy tam regulowany, bo w takich miejscach jeszcze one są, to byłoby w miarę ok, ale nie to. No i dobra, ja siedzę teraz tak jak powinienem, to co, zapraszam Was obok i opowiemy Wam troszkę o wnętrzu, pokażemy, co tutaj mamy. A więc jesteśmy w najnowszej generacji Opla Corsy, czyli o oznaczeniu F szóstej generacji. Co na początek, standardowo może jakość spasowania i wykończenia. Leciutko to się rusza, ale nie wydaje żadnych dźwięków. Jest to twardy materiał, ale o przyjemnej strukturze dla oka. Takiej w sumie, której chyba jeszcze nie spotkałem w żadnym samochodzie. Ładnie to wygląda, to trzeba przyznać. Schodzimy niżej. Tutaj mamy całkiem twardy materiał. Więc w tym samochodzie jedyny miękki materiał to jest tutaj na boczku. Przy okazji pociągniemy. Leciutko się odkształca, ale nie wydaje absolutnie żadnych dźwięków, więc tu jest akurat na plus. Ponaciskajmy może gdzieś tutaj. No nie, tu jest wszystko ok. Nic nie trzeszczy tutaj. No tu jest chyba jeszcze lepiej spasowane niż w Yarisce. Tu się absolutnie nic nie rusza. Tutaj troszkę podłokietnik. No nie, to więc pod kątem spasowania jak najbardziej na plus, pod kątem materiałów no mogłoby być troszeczkę lepiej. Szczególnie, że nie jest to jedna wersja, bo mamy wirtualne zegary, mamy tutaj dotykowy duży ekran, automatyczną dwustrefową klimę, więc no nie fajnie, nie fajnie. No dobra, no to teraz może opowiem Wam właśnie troszkę o multimediach, skoro już zacząłem.
O, jeszcze się ładuje. Tak szczerze jeszcze nie mieliśmy. No okej, okay, jest włączony. Jak widzicie, mamy tutaj taką ładną taflę szkła wykończoną na około piano black. Mamy tutaj panele z przyciskami dotykowymi. Oczywiście jest to panek, więc nie mamy tutaj nawigacji. Jak widzicie, nie mamy tutaj zbyt dużo opcji. Możemy sobie tutaj tylko troszkę poustawiać, na przykład ESP włączyć, automatyczne przełączanie świateł drogowych. Ale tak naprawdę zbyt dużo opcji tutaj nie mamy, pomimo, że jest to dotykowy ekran. O, ale mamy, zobaczcie, Apple CarPlay, Android Auto i możemy też połączyć samochód z Bluetooth. Więc pomimo, że nie ma nawigacji, jeżeli sobie połączymy samochód z naszym smartfonem, to Google Maps możemy sobie tutaj wtedy korzystać. Więc to jest bardzo fajna opcja i myślę, że z tego bym korzystał nawet bardziej niż z tej seryjnej nawigacji, która by tutaj była. Bo wiem, jak te seryjne nawigacje tutaj działają. O, takie kafelki. To fajnie akurat wygląda. Jak widzicie, mamy tutaj dużo pozycji, które możemy sobie zapisać. Sam dotyk działa dobrze, aczkolwiek jak widzicie, my naciskam tutaj i czasem jest jakiś lag. Nie zawsze, nie jest to jakieś bardzo duże opóźnienie, ale czasem ten lag się pojawia. Teraz już się troszeczkę to rozhulało, więc no nie jest źle. Poniżej tutaj mamy ekran, mamy panel od sterowania klimatyzacji automatycznej dwustrefowej. Bardzo fajne na plus to, że Opel zostawił dalej ten panel, a nie zaszył go w ekranie dotykowym, bo tak jest po prostu wygodniej z tego korzystać. Aha, nie powiedziałem Wam jeszcze jednej rzeczy, która mi się podoba. To, że tutaj jak mamy włącznik od radia, to mamy również pokrętło od sterowania głośnością. I to jest bardzo fajne, że nie musimy dotykowo tego klikać, na przykład strzałkami góra-dół, tylko że możemy sobie szybko to po prostu w ten sposób przekręcić i to nam działa. To jest bardzo fajne i to jest na plus. Ok, schodząc niżej, mamy tutaj selektor do trybu jazdy. Tak bym to nazwał, ponieważ nie jest to już taka standardowa dźwignia. O niej może Wam opowiem troszkę później, aczkolwiek ładnie jest ona wykończona. Mamy tutaj taką ala skórkę i przyjemnie się to układa tutaj dłoń na tym selektorze, więc to jest akurat na plus. Mamy tutaj drive mode, mamy elektryczny ręczny i mamy uchwyty na kubki, które są solidne. Jak widzicie, są bardzo głębokie, więc tutaj nie będzie z tym problemu. I dodatkowo mamy tutaj taką ładną obramówkę ala chromowaną. Podłokietnik jest otwierany i jest dosyć głęboki, na przykład porównując go do Jaryski, którą widzieliście. I możemy też go regulować, co prawda tylko na tej płaszczyźnie, na wysokości, ale dobrze, że chociaż ta regulacja jest. Tu Wam pokazałem schowki, to może przy okazji pokażę Wam schowek tutaj. Tutaj widzicie, mamy dosyć duży schowek i ja mogę sobie tutaj przetestuję, czy odłożę telefon. No, minimalnie brakuje tego miejsca. Mógłby być troszkę dłuższy i byłoby ok, ale no tak jak teraz jest w miarę ok. I przy okazji widzicie, mamy tutaj gniazdo USB i gniazdo 12-woltowe. Przed pasażerem mamy bardzo głęboki schowek. Naprawdę, ja się muszę bardzo daleko pochylić, żeby tam dostać, więc jeżeli siedzę na miejscu kierowcy, nie jestem w stanie dostać do środka tego schowka. Więc z jednej strony to jest na plus, że jest taki głęboki, bo możemy więcej upchać, ale z drugiej strony na minus, że no po prostu nie jest to zbyt praktyczne. I nie widzę tutaj żadnego źródła światła. Ja spróbuję włączyć teraz oświetlenie, ale nie. Ten schowek nie jest podświetlany. Jeszcze przekręcę kluczyk. A nie, jest przekręcony. No nie jest podświetlany, nie widzę tam żadnego źródła światła, więc to na minus, naprawdę. No i co, to standardowy jeszcze boczek drzwi. Jak widzicie, tutaj mamy miejsce na butelkę do odłożenia. Myślę, że nawet 1,5-litrowa się zmieści i za nią jeszcze możemy sobie włożyć rękę i tam też mamy troszeczkę miejsca. I jest to dosyć fajnie w tym sensie, że inne samochody mają to bardziej zabudowane i jeżeli włożymy butelkę, to nie dostaniemy tam już, nie sięgniemy nic tam z tyłu, co włożymy za butelką, a tutaj możemy to jak najbardziej dosięgnąć i też z tego skorzystać, nawet podczas jazdy. Ze schowków co jeszcze? Chyba tyle. Możemy pokazać Wam daszki. Nie są podświetlane, ale mamy tutaj, jak widzicie, lusterko oraz taki klips na przykład na jakąś kartę, bilet parkingowy. I z tej strony również to samo. Mamy LED-owe oświetlenie, to warto akurat wspomnieć, że nie jest to takie brzydkie żarówkowe, standardowe, tylko LED-owe. To już ładniej i nowocześniej wygląda. No i co, pokazałem Wam w sumie te multimedia, a nie pokazałem Wam jeszcze zegaru, więc pokażę Wam teraz zegary. A jeżeli chodzi o zegary, to zobaczcie, tu jest tak naprawdę tylko jeden motyw i ja szukałem, jak tutaj pozmieniać te motywy i nie mogłem za bardzo znaleźć. Jeżeli da się te motywy zmienić, to dajcie znać, ale mi się tego nie udało. Bawiłem się tutaj różnymi opcjami na kierownicy i w radiu i nie znalazłem tego.
Więc jeżeli wy wiecie, jak zmienić te zegary, to dajcie znać. Tak one się prezentują. Może pokażemy wam je podczas jazdy, co się tutaj będzie działo. No bo teraz na postoju tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nie mogę nic tutaj przeklikać. Więc niby mamy tu wirtualne zegary, to znaczy cyfrowe, a tak naprawdę one nie mają żadnej funkcjonalności. Więc no, to jest troszkę na minus tak naprawdę. To chyba tyle, jeżeli chodzi tutaj o to wnętrze, z przodu przynajmniej. Teraz może przejdziemy do tyłu i zobaczymy, ile miejsca zostało za mną, a potem wam pokażę bagażnik. A więc zajmuję miejsce z tyłu. Jak widzicie, dosyć wygodnie tutaj wsiadłem, więc tutaj z tym nie ma akurat problemu. Zamkniemy może, chociaż chyba nie, bo będzie za ciemno. Nie wiem, czy to coś zmienia? Zmienia coś operator? Trochę. Troszkę, no dobra, to zostawimy tak, może wytrzymamy tyle. A więc co, na nogi mamy mniej więcej tyle samo miejsca co w Corsie, co w Yarisce, którą ostatnio testowałem, więc nie jest źle. Na stopy jest bardzo dużo miejsca, zobaczcie, więc zimowe buty tutaj nam wejdą. Jak jesteśmy już tutaj przy stopach, to pokażemy wam tunel środkowy, który niestety akurat w tym wypadku jest dosyć wysoki, jest na całą wysokość prawie mojej dłoni. Jest co prawda dosyć szeroki, ale no jest tutaj, ma takie nieregularne kształty, więc myślę, że może być tutaj ciężko dosyć odłożyć komukolwiek jakąś stopę, jak widzicie. Schowki. Tutaj mamy jedną kieszeń za fotelem kierowcy, za fotelem pasażera. Również mamy tą kieszeń, więc to jest jak najbardziej na plus. Mamy też w boczkach drzwi, pokażemy wam może z drugiej strony. Jest to taka dosyć symboliczny schowek tutaj, kieszeń, ale przynajmniej jest, więc to jest na plus. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o wykończenie teraz, może tego boczka, zobaczcie tutaj. To już wam pokażę może z mojej strony. Zobaczcie tutaj. Mamy twardy plastik. A pamiętacie, co było z przodu? Z przodu mieliśmy to wykończone taką właśnie skórką, jak widzicie. I mieliśmy przeszycie. I mamy przeszycie. Nie mieliśmy, tylko mamy. A z tyłu już jest twarde całkowicie. I to już nie fajnie wygląda, bo tutaj Opel na tym przeoszczędził. I to mi się akurat nie podoba. Jedyny plus, że mamy chociaż tutaj taką metalową tą klamkę, jest ona zimna. Zimna? Zimna, tak. Więc mamy tutaj metalową klamkę, tak jak z przodu. Chociaż tyle, że tu nie są plastikowe. Co poza tym? Nad głową? No, chyba nawet mniej miejsca niż w Corsie, ale to chyba też przez to, że tutaj, zobaczcie, idzie taki słupek, nie wiem, może to jest jakiś słupek konstrukcyjny, nie wiem, ale podejrzewam, że pewnie tak. Przez to, no ja jak tak się oprę, to ja tak naprawdę zamiast opierać się o ten podłokieć, o ten zagłówek, to ja jestem w stanie dotykać, o, patrzcie. Tak troszkę robię to może na siłę teraz, ale no jak byłbym wyższym tutaj pasażerem, to na pewno tak by to miało miejsce. Co jeszcze, jak już jesteśmy, teraz są chyba te na maksa wyciągnięte, zaraz zresztą zobaczymy, czy da się wyżej, ale no nie, nie da się wyżej. A to jest najniższa pozycja. Więc tak to wygląda. Dosyć wysoko pod sam dach, a jeżeli by wam zabrakło, to tak jak mówię, możecie się oprzeć o to. Ale czy to jest zbyt wygodne, to nie wiem. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Mamy tutaj oczywiście ISOFIX-y, zarówno na tych skrajnych pozycjach oraz, co wam nie powiedziałem siedząc z przodu również mamy ISOFIX-y, ISOFIX na miejscu pasażera. Więc warto to dodać, jeżeli przewozicie swojego maluszka z przodu, to macie taką możliwość akurat w tym samochodzie. To co, zapraszam was do bagażnika i opowiem wam troszkę o bagażniku. Zanim przejdziemy do bagażnika, to jeszcze tutaj na dwie rzeczy zwróciliśmy uwagę. Po pierwsze, zobaczcie, nie mamy tutaj cykorłapek, z przodu są i co ciekawe u kierowcy jest, a tutaj z tyłu nie ma ich. I druga rzecz, może nawet ważniejsza niż te cykorłapki, to, że nie mamy tutaj w ogóle żadnego źródła światła. Z przodu mamy źródło światła LED-owe, jak widzieliście, a z tyłu żadnego źródła światła nie mamy, więc no to jest akurat na minus. I zauważyłem jeszcze jedną rzecz, co czasem wam pokazuję, a ostatnio o tym zapomniałem po prostu. Teraz mi się przypomniało, zobaczcie, nie mamy regulacji pasów bezpieczeństwa na wysokość. W żadnej płaszczyźnie. Znaczy no w żadnej. Nie mamy po prostu regulacji jej na wysokość. Więc to też chyba warto wspomnieć. Dobra, teraz już zapraszam do bagażnika. A więc co, przechodzimy teraz do bagażnika. Bagażnik otwiera się, wkładając tutaj rękę tak dosyć głęboko. Mam nadzieję, że to się nie będzie brudzić. Teraz na szczęście nie jest brudne i że nie będzie to nieprzyjemne. Ok, bagażnik ma 309 litrów, więc jest to więcej niż na przykład w tej Yaris, którą testowałem. I ma dosyć foremne kształty i jest dosyć ładnie wykończony, więc tutaj jak najbardziej na plus. Mamy jedno źródło światła, które znajduje się z tej strony. A tak poza tym, wiecie co, ja tu nie widzę nawet... Aha, mamy tutaj taki haczyk, który jest no bardzo wątpliwy, więc ja nie wiem, czy chciałbym z niego korzystać tak naprawdę. Mamy tutaj taki styropian. Myślałem, że pod spodem, jak go obrócę, to będzie troszkę tutaj miejsce na schowek jakiś, ale to jest dosyć takie wątpliwe. Prawda, i tak lepiej chyba go położyć właśnie w ten sposób. Wydaje mi się, niż w tamten. Aha, w ten sposób się to nie będzie trzymać. Trzeba by to dokręcić teraz. Tak? I dokręcić to. Z
Sorry panek, mam nadzieję, że nie będziecie się złościć, że wam tutaj przestawiam. Ale tak chyba jest lepiej po prostu i praktycznie. A może i ty chciałbyś przetestować sobie nowy samochód, pojeździć nowymi samochodami? Jeżeli tak, to razem z Pankiem przygotowaliśmy dla was świetną ofertę, gdzie jeżeli pobierzecie sobie aplikację Panek i w trzecim kroku, to jest bardzo ważne, w trzecim kroku, gdzie będzie napisane Masz Pankot, wpiszecie sobie hasło Moto Świat drukowanymi literami bez odstępu i bez polskich znaków, wtedy otrzymacie od nas 20 zł na start, ale mało tego, jeżeli się zarejestrujecie, dostaniecie swój unikalny link, dzięki któremu, jeżeli udostępnicie go i ktoś zarejestruje się z tego linku, to wtedy ta osoba dostanie 20 zł i jeżeli ona wykona płatny przejazd, to ty również dostaniesz wtedy 20 zł od Panka. Więc pobierajcie aplikację, wpisujcie na początek kod MOTOŚWIAT, a następnie udostępniajcie linki, bo możecie też na tym zarobić i jeździć za darmo sobie nowymi, świeżutkimi samochodami od Panka. Nie lata i jest lepiej. No więc jak widzicie, tak się to prezentuje. Więc nie mamy tutaj też podwójnej podłogi, więc troszeczkę no słabo. Spróbuję jeszcze złożyć fotele. Uda mi się tak jak w Jarisce z tego miejsca. O, udało się. Raz. Jest to troszeczkę bardziej problematyczne. O, i udało się. Mamy przeskok. Nie aż tak może duży jak w Jarisce, ale również on jest. Więc to jest akurat na minus. Gdyby była druga podwójna podłoga, to pewnie by to wyrównało, ale jak widzę tutaj w opcji raczej tego nie ma, bo nie mamy tutaj uchwytów na drugą podłogę. No i co, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten bagażnik. Nie ma tak naprawdę co tutaj więcej pokazywać. Przejedziemy się teraz z tym samochodem i zobaczymy jak jeździ. Zapraszam was na jazdę. Właśnie rozpoczynamy jazdę i już widzę takie małe sprostowanie, chciałbym wam dodać. Powiedziałem wam tutaj przed chwilą, że jest klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, a tak naprawdę jest jedno, ale zobaczcie. Macie tutaj pokrętła, które jasno sygnalizują, że to jakby tutaj była druga strefa. Więc nie wiem dlaczego tak jest. I przy okazji tutaj możecie sterować tą klimatyzacją i dodatkowo też możecie nią sterować dotykowo, zobaczcie. Więc jeżeli ktoś lubi dotykowo bawić się, to również może nią sterować dotykowo. To tyle, jeżeli chodzi jeszcze o tą klimatyzację, chciałem wam sprostować. Teraz odpaliłem silnik i słychać jest jego trzycylindrową pracę tak naprawdę, bo chodzi dosyć głośno. Ten selektor, tak jak powiedziałem, jest bardzo fajny i w porównaniu na przykład do mojego Peugeota, gdzie mamy taką standardową wajchę, to tu się dużo wygodniej z tego korzysta, bo tutaj mamy z boku unlock, taki przycisk, naciskamy i tak naprawdę dwa razy i już mamy wsteczny. I teraz przy okazji zobaczcie sobie kamerę cofania. Kamera cofania też udaje nam tutaj 360 stopni, bo jeżeli sobie przejedziemy kawałek, tak jak to miało właśnie miejsce w Citroenie Aircross, to wtedy nam się ładuje tutaj to miejsce, ten obraz. I wtedy już widzicie, mamy takie udawane 360 stopni. I teraz jak sobie podjadę już do przodu. O, to dotąd co załadowało, to już mamy tą kamerę, to już ten obraz mamy tutaj pokazany. No dobra, to jedziemy. Zobaczymy jak sobie poradzi ta stukonna jednostka z tym samochodem. I w ogóle jak będzie działał ten automat, bo 8 biegów w segmencie B, no to jest dosyć dużo, jestem ciekawy. Spróbuję teraz wejść troszkę szybciej w ten zakręt, zobaczymy, uwaga. O! Trzyma się równie fajnie drogi. To jest spoko. Trzyma się fajnie drogi i te zmiany biegów są bardzo fajne. Co prawda słyszymy, kiedy on zmienia biegi, ale jest to w fajny sposób. Fajnie ta skrzynia działa. Mamy tutaj też manetki, co wam nie wspomniałem, ale one są bardzo takie słabe, zobaczcie. Spróbuję teraz się nimi pobawić, wrzucić na przykład trójkę. O, działają, ale... O, i teraz już mamy tryb, widzicie, teraz automatyczny, a jak zmienię, to wtedy nam pokazuje, który bieg rzuciliśmy. Nie, raczej tymi manetkami bym się nie bawił, bo one są i raz, że mało wygodne w użytkowaniu, dwa, wydają się takie, jakby miały się zaraz rozwalić, więc sorry, ale nie. Zobaczymy, jak z elastycznością, tylko wyjedziemy z tego parkingu. O, zawieszenie dosyć miękko wybiera nierówności, bo teraz przejechaliśmy przez garba poprzecznego, teraz przejadę ciut szybciej. O, bardzo mięciutko. No to akurat na plus. Aczkolwiek jeżeli robimy takie dosyć szybkie ruchy tą kierownicą i szybciej wchodzimy w zakręt, spróbuję to jeszcze raz zrobić. No to dosyć fajnie się trzyma drogi. Jest gorzej na przykład niż w Jarisce, ale nie jest źle. Do takiej spokojnej jazdy, to znaczy do takiej normalnej jazdy, mi się wydaje, że jest to absolutnie wystarczające. Zobaczymy jak będzie ten silnik wył, jak przyspieszymy troszkę bardziej, ale raczej nie będzie wył tak jak to właśnie miało na przykład właśnie w Jarisce miejsce, bo tutaj nie mamy CVT.
No. Jak na 100 koni, to powiem wam, że dosyć fajnie się zbiera i biegi zmienia bardzo przyjemnie, naprawdę. Nie ma żadnych szarpnięć. Jeżeli chodzi o widoczność, bo teraz mamy czerwone światło, to może sobie tak troszkę posprawdzam. Nie jest źle, lusterka boczne są dosyć duże i wszystko jest widać tak naprawdę, obrys samochodu. Natomiast z tyłu jest dosyć mała ta szyba i jest dosyć pochylona, o dziwo, jak na ten kompakt, jak na ten segment. Ale tak jak widzieliście, mamy kamerę cofania, więc to nam tutaj ułatwia manewrowanie. I ponadto w tym egzemplarzu mamy czujniki zarówno z przodu, jak i z tyłu parkowania, więc to nam na pewno ułatwia. Teraz jak słyszycie, albo nie słyszycie, samochód zgasił silnik, wyłączył go, ponieważ mamy tutaj system start and stop, który możemy sobie wyłączyć tutaj bardzo szybko tym przyciskiem, więc to jest fajne, bo nie musimy przeklikiwać się przez menu, tylko szybko wyłączamy, jeżeli nam to nie pasuje. Jak odpala się ten silnik, to słychać, że on ma 3 cylindry, bo jest takie, tak aż tą całą budą tak troszeczkę rusza, więc to jest słychać. Mamy 5. bieg, 60 na godzinę, spróbuję mu zredukować, zobaczymy, jak szybko to zrobi. Bardzo szybko. Znaczy, bardzo szybko, może nie jak w sportowych samochodach, ale jest to na przyzwoitym poziomie absolutnie i tutaj nie mam nic, żadnych zastrzeżeń. Fajne jest też to, że te fotele dosyć fajnie nas otulają, są lekko tak wyprofilowane, ale właśnie sportowo i to czuć i fajnie się z tego korzysta i dosyć trzymają na zakrętach, więc to jest akurat na plus i o dziwo są dosyć wygodne, więc to jest też fajne i nie są za krótkie, bo cała noga mi się tutaj podpiera i to też warto powiedzieć, że tutaj właśnie podpierają całe moje uda, tak naprawdę całe moje nogi, więc to też absolutnie na plus. Nie, no to ma 100 koni? To naprawdę fajnie przyspiesza. Oj, teraz go przeciągnąłem troszkę na obrotach i już ten dźwięk nie był zbyt przyjemny. Kurczę, ten warkot powoli mi się zaczyna podobać. O właśnie, w tym samochodzie, zobaczcie, podjechałem dosyć blisko samochodu i jest przeszkoda w pobliżu. Ponieważ on nas... Dobra, teraz... Uspokoimy ten samochód, żebyście mnie słyszeli, bo ten warkot jest jednak troszkę za głośny i podejrzewam, że możecie nic nie słyszeć. Tak jak właśnie wspomniałem, mamy tutaj system wychwytywania, system antykolizyjny i on wykrywa nam, gdy podjeżdżamy zbyt szybko do samochodu i on nam wtedy właśnie informuje. Ponadto mamy tutaj system utrzymania pasa ruchu. Ok, jest ustawiony tempomat. Czy on nam będzie teraz trzymał również pas ruchu? No nie, nie trzyma nam pasa ruchu, więc nie wiem, jak ten asystent tutaj działa, szczerze. No nie umiem go włączyć. No i teraz na tych zegarach tak naprawdę nic tutaj, żadnych więcej informacji nie mamy, więc uważam, że jest to bardzo niewykorzystane miejsce tak naprawdę, bo szczerze, ja bym do nich nie dopłacał, naprawdę. To ja już wolę te zwykłe zegary, jeżeli tutaj tak naprawdę nic więcej nie mamy, poza tym, że jest to cyfrowo wyświetlane. Ani nie możemy tutaj nawigacji. No teraz akurat wiadomo, nie ma tutaj w tej wersji nawigacji, ale nie mamy tutaj żadnych kart, nie możemy tutaj nic się pobawić, poprzełączać, więc to jest słabe akurat. Ja też tutaj na przykład nie widzę teraz zużycia paliwa. Nie widzę wskaźnika zużycia paliwa na zegarach, a to powinno akurat być. Jak ja mam teraz na przykład sprawdzić, jakie jest spalanie w tym samochodzie? O! Chyba znalazłem. Jest. No dobra, to teraz zobaczcie sobie na te zegary jeszcze raz. I jak przełączymy sobie manetką tutaj, to wtedy możemy sobie zmieniać tryby. Teraz mamy tryb właśnie komputera. Teraz mamy tryb osobisty, czyli możemy sobie tutaj spersonalizować te tryby, ale tak naprawdę tutaj dużo opcji tak czy siak nie widzę. No bo poza takimi standardowymi, to dużo tutaj tego nie ma. O, tutaj akurat nam wyświetla radio. Tutaj mamy ten asystent pasa ruchu, więc podejrzewam, że to po prostu nam tylko pokazuje, jak najeżdżamy na linię, a nie działa, a nie koryguje nam, więc to nie jest aktywny asystent pasa ruchu. Więc dużo tych opcji tutaj nie ma, więc tak czy siak ja uważam, że nie warto do tego dopłacać. A więc co, moi drodzy, czas przyszedł na podsumowanie tej krótkiej jazdy, tego krótkiego testu z Opelem Corsem B. Chciałem powiedzieć B. Właśnie, moim pierwszym samochodem był Opel Corsa B, więc mam troszkę sentyment do tego samochodu.
A co sądzę o tej generacji, czyli szóstej generacji tego samochodu? Miałem troszkę większe oczekiwania, chyba przyznam wam szczerze, bo na zdjęciach i w ogóle ten samochód wygląda naprawdę fajnie. I we wnętrzu również. Jak otworzyłem drzwi i zobaczyłem, mówię, o kurczę, bardzo fajny samochód. Jednak odczucia z jazdy i z obcowania z tym samochodem ma troszkę niedoskonałości ten samochód i to troszkę psuje taki ogólny wyraz tego samochodu. Nie powiem, że jest to zły samochód, bo skłamałbym i bym skrzywił to auto, gdybym powiedział, że jest złym samochodem, bo nie jest absolutnie złym samochodem, ale jest takie po prostu nijakie, może tak to nazwę, że nie ma czegoś, co mnie do niego przekonuje i że chciałbym do niego wsiąść jeszcze raz. W Toyocie Yaris, do której wam odnosiłem się dzisiaj podczas tego testu dużo razy, jest coś takiego i nią mi się naprawdę przyjemnie jeździło i chętnie bym do niej wrócił. Do tego auta niekoniecznie. Nie oznacza to, tak jak powiedziałem, że jest to zły samochód. Jest to może samochód skierowany do bardziej spokojnych ludzi, którzy po prostu potrzebują się przenieść z punktu A do punktu B i tyle, nic więcej. A z ceną startującą od 56 tysięcy jest to też fajna opcja, no bo jest to jeden z tańszych tak naprawdę teraz samochodów tego segmentu na rynku. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten test. Dajcie znać koniecznie, co wy sądzicie o Oplu Corsie F. Zostawcie właśnie jakiś komentarz. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, zasubskrybować ten kanał i nacisnąć dzwoneczek, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!